Amen. Szczęść Boże, Aleksander Chwutkowski witam i zapraszam państwa na informację dnia. Do 96 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 114 zostało rannych doszło w świątecznym okresie na polskich drogach. Najbardziej razić może ilość nietrzeźwych kierowców. Aż 580 osób jechało na tzw. Tak podwójnym gazie, 66 osób straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. W okresie od 24 do 26 grudnia doszło do 96 wypadków drogowych, w których zginęło 8 osób, a 114 zostało rannych. I choć statystyki w zestawieniu z ubiegłym rokiem mogą wskazywać na nieznaczną poprawę sytuacji na Pol drogach nadal ukazują one problem z niedostosowaniem się wielu kierowców do przepisów ruchu drogowego i do panujących warunków na drodze. Od piątku do wtorku każdego dnia pracowało średnio 3500 policjantów ruchu drogowego, co miało związek ze świątecznymi wyjazdami. W Poznaniu odbędą się dziś główne uroczystości w 104 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 27 grudnia to także święto państwowe, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, obchodzimy je od ubiegłego roku Główne uroczystości związane z wybuchem powstania odbędą się po południu przed pomnikiem powstańców wielkopolskich. Poprzedzi je msza święta w Bazylice Kolegiackiej Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Świętej Marii Magdaleny i Świętego Stanisława Biskupa w Poznaniu. W Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na Starym Rynku w Poznaniu zostanie zaprezentowana wystawa czasowa Z nadzieją na niepodległą wielkopolanie na frontach Wielkiej Wojny w godzinach popołudniowych przy pomniku 15 Pułku Ułanów Poznańskich będzie działać obozowisko powstańcze. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Zwycięstwo przypieczętował Traktat Wersalski. A teraz dobra wiadomość dla osób powyżej 40 lat. Pilotażowy program Profilaktyka 40 Plus został wydłużony. Działać będzie do końca przyszłego roku. Zmiana ma umożliwić skorzystanie z programu jak największej liczbie osób. Profilaktyka 40+ plus to działający od 2021 roku program badań profilaktycznych dla Polaków od 40 roku życia. W ramach programu osoby w średnim wieku i starsze mogą bezpłatnie wykonać między innymi morfologię krwi, zbadać poziom cholesterolu, mocz czy też ocenić funkcję wątroby. Możemy przekonać się, że wszystko jest w porządku, a możemy też wykryć jakieś nieprawidłowości na wczesnym etapie, co pozwoli, pozwoli na... Wczesne podjęcie leczenia. Mówi Marta Żbikowska-Cieśla, rzecznik wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Program jest bez górnej granicy wiekowej. Oznacza to, że mogą z niego skorzystać zarówno 40-, jak i 80-latkowie. Najprostszy sposób to zgłoszenie się do placówki, która realizuje ten program. Tam na miejscu można wypełnić ankietę. I zapytać o wszystko pracowników, personel. Dodaje Marta Żbikowska, cieśla. Ankieta dostępna jest też na internetowym koncie pacjenta. Po wypełnieniu ankiety system informatyczny z automatu wystawia e-skierowanie na badania. Warto się badać. Ja też się zobowiązałem mojej żonie, że że skorzystam z tego projektu. Mówi Zbigniew Czerwiński, radny sejmiku województwa wielkopolskiego. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40+, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Dla wielu z nas te święta mijają pod znakiem przeziębień i chorób. Lekarze alarmują o rosnącej liczbie zachorowań na grypę. W tym sezonie może być ich bardzo dużo. Choroba jest niebezpieczna ze względu na powikłania dla dzieci, starszych i osób z chorobami przewlekłymi. Według wirusologów w ostatnich dwóch latach zachorowań na grypę było mniej i mogła spaść odporność populacyjna przeciwko tej chorobie. Teraz obserwujemy znaczący wzrost zachorowań. Tej choroby nie wolno bagatelizować, tym bardziej, że wchodzimy w okres największej zachorowalności, mówi wirusolog profesor Małgorzata Polc Dacewicz. I teraz mamy taki duży pik, i później jeszcze przełom luty-marzec. To, będzie jeszcze, to jest ten jeszcze ten czas, kiedy jest bardzo dużo zakażeń. W poprzednich sezonach to koronawirus zdominował cały świat i wyparł wirusa grypy. Badania wykazały, że chorzy nie zarażali się tymi wirusami naraz. Bo jest takie ciekawe zjawisko wśród wirusów, że zjawisko interferencji, że jeżeli organizm jest zakażony jednym wirusem, to drugi wirus no nie bardzo ma możliwość namnażania się w, tym, w tych komórkach, w tym organizmie. Powikłań pogrypowych jest naprawdę bardzo dużo, dlatego nie można bagatelizować choroby. Może dojść do zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, zapalenia mięśnia serca, to już mamy ze strony układu krążenia, zapalenia mózgu i opon mózgowych. Dlatego jeśli pojawią się niepokojące objawy, zalecana jest konsultacja z lekarzem i wdrożenie leczenia. Ważne jest też izolowanie się w domu, aby nie zakażać innych. Więcej informacji dotyczących grypy, między innymi jadłospis przeciwgrypowy, a także wywiad z lekarzem znajdziemy w styczniowym numerze miesięcznika Szlachetne zdrowie, który trafił już do sprzedaży. Grypa to ostra i zakaźna choroba, której nie należy lekceważyć. W styczniowym numerze miesięcznika Szlachetne zdrowie Nasi eksperci wskazują, jak się przed nią obronić, a w razie zachorowania, jak ją skutecznie leczyć. W magazynie jest wiele jeszcze innych ciekawych artykułów na temat właściwości rzęszenia czy naturalnych kosmetyków z czarnuszki. Koła gospodyń wiejskich, poprzez swoją aktywną działalność, odgrywają dziś bardzo ważną rolę w budowaniu wspólnotowości na obszarach wiejskich. Od przyszłego roku, zgodnie z zapowiedziami PIS, zwiększy się ich finansowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce i jest reprezentantem polskiej wsi. Jest tego dumny. Tak mówił podczas zgromadzenia polskiej wsi w przysusze prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wieś to nie tylko produkcja rolna, ale także tkanka społeczna. Tę tkankę budują m.in. koła gospodyń wiejskich, podkreślał wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Koła gospodyń wiejskich po wdrożeniu nowej ustawy. Przed kilku laty. Powstało ich ponad 11,5 tysiąca kół. Ponad 300 tysięcy osób jest zrzeszonych. Nie tylko pań, panowie też tam e, uczestniczą w tym. Bardzo aktywnie działają. Przykładem tego jest m.in. koło gospodyń wiejskich w Rudzie. Organizujemy różnego rodzaju spotkania integracyjne dla mieszkańców, festyny dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. W tej chwili jesteśmy w trakcie organizacji projektu warsztaty. Bożonarodzeniowe ze spotkaniem opłatkowym dla osób samotnych i starszych. Co roku koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na dofinansowanie swojej działalności. Dofinansowanie, które od przyszłego roku wzrośnie. Dofinansowanie dla kół gospodyń wiejskich będzie dużo większe, można powiedzieć tak. W stosunku do roku 20 dwa razy większe. To bardzo dobra informacja, wskazuje pani Alicja Stankiewicz-Dawidowska. To pozwoli kołom na więcej zaangażowania, różnego typu działań, jak jednocześnie zakupu sprzętu czy wyposażenia, żeby móc w przyszłości. Organizować tego typu spotkania, wydarzenia i brać udział też w licznych konkursach, wystawiać się ze stoiskami, nie tylko na jarmarkach, jak również dożynkach czy kiermaszach. Zwiększenie finansowania dla kół gospodyń wiejskich to tylko jedna z obietnic, które padły podczas zgromadzenia polskiej wsi w przysusze. Obok niej pojawiła się również zapowiedź m.in. powstania kodeksu rolniczego, waloryzacji emerytur rolniczych czy zwiększania dopłat do paliwa Ostatnio rolniczego. Problem z dostawami prądu to wyzwanie, z jakim zmaga się dziś wielu Ukraińców. Te efekty rosyjskich nalotów, które nadal nie ustają. W Donbasie trwają regularne walki, tak sytuację opisuje prezydent Ukrainy Woładymyr Załęski. Bakhmut, inne tajemnica na Donbasie. Bachmut, Krymina i inne rejony Donbasu wymagają teraz maksimum siły i koncentracji. Sytuacja jest tam trudna i bolesna. Okupanci wykorzystują wszystkie dostępne im środki, a są to środki niemałe. Dziękuję wszystkim naszym chłopcom, którzy stoją na swoich pozycjach, stoją mocno i znajdują okazję, by nie tylko nic nie stracić, ale wybić okupantów. A się wybywać okupantów, minusować ich. Jednak, by skutecznie walczyć z okupantem, Ukraińcy potrzebują precyzyjnego sprzętu. To oni bronią dziś Europy. Chciałbym, żeby nikt nie zapomniał, że ci, którzy tu teraz walczą o swoje ziemię, są pierwszą tarczą całej Europy. Kraj agresor Rosja nie przestanie podbijać jednego kraju i jeśli nas pokona, to pójdzie dalej. Jeśli Rosja poczuje, że Europa jest słaba, to już się nie zatrzyma. Dlatego Europa i świat muszą nas wspierać i sprawić, by kraj agresor. Przestał robić to, co robi teraz. Krajem, który obok Stanów Zjednoczonych najmocniej wspiera Ukrainę i nieprzerwanie o to wsparcie zabiega, jest Polska. Chciałbym podziękować Polsce za wielki wysiłek, jaki ponoszą jej armia i naród polski. Bez nich, bez silnego wsparcia polskiego rządu, nie byłoby możliwe rozwinięcie i uruchomienie tej misji w tak krótkim czasie. Chodzi o misję wsparcia wojskowego, ale to także Polska organizuje pomoc humanitarną, zarówno w zakresie przyjmowania uchodźców, jak i dostarczania Ukrainie środków niezbędnych do przeżycia. Dziś Ukraińcy zmagają się przede wszystkim z niedoborem prądu, linie energetyczne są zrywane w wyniku ostrzałów, celem Rosjan są także same elektrownie. Chciałbym podziękować wszystkim pracującym w firmach energetycznych i wszystkim ekipom remontowym za to, że w sobotę i niedzielę, w Wigilię i Boże Narodzenie można było dać ludziom więcej energii. Oczywiście deficyty pozostają, przerwy w dostawie prądu trwają. Od wieczora w różnych regionach Ukrainy około 9 milionów ludzi jest odłączonych od prądu. W wielu miastach, w tym także w Kijowie, działają tak zwane ogrzewalnie. Poza ciepłem jest tu także woda, kawa, herbata, dostęp do prądu i internetu. 60 osób to aktualny bilans ofiar śmiertelnych śnieżycy w Stanach Zjednoczonych. Służby jednak wciąż próbują dotrzeć do wielu osób, które mogły zostać poszkodowane w wyniku śnieżycy. Arktyczne mrozy i rozległy front burzowy są odpowiedzialne za destabilizację większości obszaru Ameryki. Najbardziej poszkodowany jest region Buffalo, na skraju jeziora Erie, nieopodal granicy z Kanadą i choć mówi się o tym, że żywioł słabnie, władze apelują, by go nie bagatelizować. Jest to wiele za wcześnie, aby powiedzieć, że to dobiegło końca. Być może dotkliwość jest teraz bagatelizowana i nie jest tak źle jak w ciągu ostatnich kilku dni, ale nadal jest to niebezpieczna sytuacja. Służby wciąż próbują dotrzeć do wielu miejsc, w których mogą znajdować się poszkodowani. Dotąd na terenie całego kraju potwierdzono śmierć 60 osób. Biuro Koronera Departamentu Zdrowia Hrabstwa Erie potwierdziło 25 zgonów w całym hrabstwie Erie, w tym także w mieście Buffalo. W mieście Buffalo mogło dojść do kilku zgonów, których nasz Departament Zdrowia nie był w stanie jeszcze potwierdzić. Są w trakcie potwierdzania. Już teraz mówi się o 28 zgonach w samym Buffalo. Do pomocy wysłano setki funkcjonariuszy Gwardii Narodowej. To były informacje dnia. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Dzień dobry, Julia Saganiek zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj sporadyczne opady deszczu wystąpią na wschód od Wisły, na Pomorzu Wybrzeżu częściowo w centrum oraz od Małopolski po Podkarpacie. Będzie dużo chmur, ale w wielu regionach często zaświeci słońce. Z północnego zachodu napłynie chłodniejsza masa powietrza. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 2-3 stopni na wschodzie oraz do 4-5 stopni na zachodzie. Zachodni wiatr będzie dość silny i porywisty. Ciśnienie atmosferyczne będzie powoli rosnąć i tak warszawskie barometry wskażą 1017 hektopaskali. Jutro najwięcej słońca ujrzą mieszkańcy południowej i centralnej Polski. Na północy i północnym zachodzie miejscami popada deszcz i deszczy ze śniegiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta najniższa będzie na północnym wschodzie od 1 do 2 stopni. Na pozostałym obszarze nieco cieplej, od 3 stopni w centrum do 5 stopni w Katowicach i w Zielonej Górze końcówka grudnia raczej nie przyniesie nam mroźnej i białej pogody, ale jeszcze jest szansa na zmiany. Nieustannie życzę Państwu pogody ducha i dużo zdrowia. Do zobaczenia.